proszę Państwa, jeżeli w państwie normalnym, w państwie demokratycznym, w państwie prawa, w państwie demokracji liberalnej, jeżeli ktoś wspomina o takim czy innym samobójstwie, to się wysyła do niego pomoc psychologiczną, a nie odbiera dziecko policyjnie. To się szuka, jak możemy ci, obywatelko, pomóc, kiedy jesteś w depresji, kiedy jesteś w złym stanie, a nie dobijać ją, bo to jest dobijanie ją. I wszyscy, proszę Państwa, tu dobrze wiemy, bez względu na to, jakie poglądy polityczne mamy i na kogo głosujemy. Gdyby nie była aktywistką, żadna policja by jej do domu nie wjechała. To jest represja. Podobnie jak to, że dane tego młodego człowieka, który popełnił samobójstwo, który był ofiarą przestępstwa, nie wypłynęłyby, gdyby nie działalność publiczna i jego matki. Weźmy to w końcu pod uwagę. Te świństwa są celowane. To nie jest tak, że to państwo ujawnia wszystkie dane o ofiar pedofilów. Nie. Ujawnia tam, gdzie jest to korzystne, dla któregoś sukinsyna, który w tej chwili pełni władzę. Większego czy mniejszego. Ja Państwu chciałem w ogóle zwrócić uwagę na to. Nie rozmawiać podobnie jak Witek. Ja jak przeczytałem gdzieś tam w biegu o sprawie szczecińskiej, to po prostu mnie zatkało, proszę Państwa. Jak wiecie, jestem dosyć wygadany, ale mnie zatkało i ja przez dobę tak naprawdę nie wiedziałem, co można na ten temat powiedzieć. Reset obywatelski.